Siemaneczko moi drodzy, wielokrotnie pytaliście mnie, jak ten rower tutaj wisi, na czym on tu wisi, skąd taki uchwyt wziąć, dzwonicie, piszecie. No i zobaczcie, to jest taki uchwyt, gdzie opona się opiera na takim tutaj kawałku blachy, solidnej blachy. Pod spodem jest jeszcze haczyk na jakiś kask, plecak, ewentualnie cokolwiek tam chcecie na tym wieszać, gogle. A tutaj na głównym uchwycie, zobaczcie, trzyma się na pedale, na jednym, jeden pedał się tutaj trzyma elegancko i ten uchwyt utrzymuje cały rower. To jest firma RTR Bikes. Tam kupicie bezpośrednio ten uchwyt i wyobraźcie sobie, że te uchwyty ostatnio zostały poprawione i zauważyłem, że na ich stronie pojawił się nowy model, który jest dodatkowo jeszcze regulowany tutaj, gdzie jest właśnie pedał, czyli możecie go odsunąć lub przybliżyć do ściany w przypadku, kiedy macie rower z szerszą bądź węższą kierownicą, tak? Bo to tutaj na przykład mamy szeroką. To jest nowe Kenevo Comp. W moim Kenevo ekspercie tam jest jeszcze szersza kierownica, więc jest jeszcze bliżej ściany. Natomiast co, jeśli postanowicie sobie założyć właśnie, nie wiem, jakąś szosę, to wtedy ona będzie dziwnie wyglądała, tak? Bo szosa ma wąską kierownicę i wtedy dzięki temu uchwytowi możecie ją przybliżyć do ściany. To jest super. Ale wiecie, co jest jeszcze super? Ano to, że ta firma prężnie działa i właśnie o nich zamówiłem to. Zobaczcie, wspomniałem im, że mam dwa takie uchwyty na kaski. Oni tych uchwytów już niestety nie sprzedają. Nie wiem, czemu z nich wyszli, natomiast posłali mi takie pianki specjalne, żeby właśnie były pod te kaski. Ale to nie jest to, co chcę Wam pokazać, bo głównym elementem, który chcę Wam pokazać, to jest właśnie ten uchwyt, który od nich zamówiłem. I on właśnie do mnie przyjechał. To jest nowiutki uchwycik. Właśnie ten Crank Pro, tak się nazywa. I ten Crank Pro, słuchajcie, on jest właśnie regulowany po to, żeby mógł na zmianę tutaj wieszać albo Kenevo tego kompa, albo Kenevo Experta. Cokolwiek tam będę chciał wieszać, to będę mógł sobie powiesić. I teraz, tak, jest jeszcze Kenevo Expert, dlatego ten uchwyt będziemy montowali w innym pokoju. Tam muszę zrobić porządek i będziemy to wkręcali. Trzeba będzie to wkręcić w ścianę, słuchajcie, zbrojoną, bo taką mam tam ścianę, więc te śruby, które są tu w zestawie, są bardzo ładne, ale one się nie nadają. Nadają się takie specjalne śruby, które muszę dokupić i one są na kluczyk. Na kluczyk na przykład 8, bo zobaczcie, że tutaj przykręciłem to w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że jest lepsza siła podczas wkręcania, jeżeli macie ścianę zbrojoną. Jeśli nie macie ściany zbrojonej, to jak najbardziej te standardowe śruby, zobaczcie, z dyblami od Fischera, więc to nie są jakieś byle jakie chińskie dyble, porządne dyble i to się utrzyma. A jak bardzo się utrzyma? No nawet do 30 kilo możecie wrzucić na ten uchwyt i to 30 kg będzie spokojnie tam sobie leżało. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze taka fajna dodatkowo naklejka, żeby ją sobie przykleić na ten uchwyt u góry, tam gdzie pedał idzie, wtedy nie będziecie rysowali tej blachy, będzie się miękko wspierało na tej naklejce, albo ją tak dać na wprost, jak będziecie chcieli. Są jeszcze dodatkowo tutaj widzę takie zaślepki, żeby sobie wszystko ładnie zakryć. No fajnie to zrobione, fajnie. Jakoś tutaj jest, słuchajcie, no miałem go już od 3 lat już mam ten uchwyt, który teraz tutaj jest na ścianie. Widzę, że firma ewoluowała, jest nawet fajna instrukcja pokazana, jak należy przymierzyć ten rower, a to jest bardzo ważne, żeby odpowiednio przymierzyć rower, dlatego że najpierw musicie przystawić rower do ściany, trzymając go, oprzeć go o ścianę, a następnie narysować sobie miejsca, w których będziecie mieli to podparcie, po to, żeby uniknąć sytuacji. To jest akurat sytuacja, wynika tylko dlatego, że ten uchwyt był pod Kenevo Experta. A zobaczcie, że tutaj troszeczkę nie sięga mi opona. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest trochę inna geometria tego roweru. Są też możliwe, nie wiem, krótsze korby. Ciężko powiedzieć, dlaczego tak jest. W każdym razie on tu wisić nie będzie. Dla niego jest właśnie ten nowy uchwyt i będzie wisiał w innym pokoju. No, więc spróbuję to wszystko ładnie rozpakować, przygotować i będziemy to instalować. I pokażę Wam, w których miejscach należy ładnie przywiercić to. Ale jeżeli nie będziecie tego chcieli oglądać, to zawsze macie tutaj fajną instrukcję, w której jest to idealnie pokazane i jest nawet pokazane, żeby sobie eleganckie przymiarki zrobić, zanim zaczniecie wiercić. No bo bez sensu 3 razy wiercić w jednym miejscu, prawda? To musi być zrobione raz, a porządnie. I generalnie ten uchwyt będzie Wam pasował do większości rowerów, które będziecie instalowali. Jeżeli będą miały 27,5 cala koła, tak jak tutaj w tym przypadku, no widzicie, że taka wyjątkowa sytuacja to wystąpiła. No, ale to nie jest jakiś generalny problem. Wszystko jest do rozwiązania. Wystarczy zmienić położenie roweru. No i jest. Moi drodzy,
Ostatecznie wylądował tutaj i teraz powiem Wam trzy ciekawostki. Pierwsza to jest taka, że to są oryginalne dyble szóstki, które są po prostu za małe. Trzeba było użyć większych, ja użyłem dziesiątek. Lubię, jak coś po prostu wisi porządnie. Na tym pewnie by wisiał porządnie, ale nie w tej ścianie. A dlaczego? Dlatego, że ta ściana ma tyle co najmniej, najpierw tynku i miękkie ściany, a dopiero wchodzimy w beton, który jest dodatkowo zbrojony. Więc użyłem dziesiątek w tym wypadku. Zaraz Wam pokażę, jakie to były dziesiątki. To były takie dziesiątki, które kupiłem w Castoramie. Widzicie, że to jest ta standardowa. O, tutaj macie rozmiar 10x5. Takich użyłem i to są dodatkowo takie, zobaczcie, śruby na kluczyk. Dlaczego? Bo na kluczyk o wiele łatwiej zakręcić niż jak w przypadku macie jakiegoś gwiazdkowego śrubokręta, którym naprawdę ciężko jest dociągnąć. Tutaj bez problemu dociągniecie na maksa i wszystko wisi tak jak należy. Ten uchwyt, to jest ten uchwyt Pro, o którym Wam mówiłem już, że to jest ten uchwyt, który ma tutaj od spodu regulację, jeszcze tam ona jest teraz założona, takie kapsle dwa są. I ta regulacja polega na tym, że możecie sobie go wysunąć w te lub w te. Tutaj jest tak zrobione, że ten pedał, z uwagi na to, że to jest pedał rozmiar L, to on jest dosyć szeroki, a chciałem, żeby był jak najbliżej. I zaraz Wam powiem też, co tutaj nie do końca wyszło w czasie tego montażu. A to, co nie do końca wyszło, to to, że na początku przymierzyliśmy ten uchwyt, z uwagi na to, że ciężko jest go przymierzyć i jednocześnie nagrywać to. To nie pokażę Wam tego, jak to robiłem, ale wyobraźcie sobie, że trzymają właśnie rower w takiej pozycji i po prostu w tym momencie druga osoba przymierzała uchwyt mniej więcej tak, jak on ma wisieć, tak? I zaznaczaliśmy. Daliśmy ekstra 2-3 cm w górę jeszcze, ale to też było za mało. Powinniśmy dać co najmniej 5 cm ekstra w górę, dlatego że pamiętajcie, że w zależności od tego, jaki macie rower, to on potem delikatnie opada. Dlaczego opada? Dlatego że tutaj, zobaczcie, tu jest amortyzator 180 mm skoku. Tutaj też był oryginalnie 180 mm skoku, ale zmodyfikowałem go na 200 mm skoku. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że ten rower, jeżeli założymy tu, to on nie sięga, już mówiłem Wam, nie sięga tam. Natomiast gdybyśmy postawili ten rower tutaj z kolei, to on w ogóle by nie, prawdopodobnie nie łapał za te chwyty. Więc w pierwszej kolejności pamiętajcie, żeby przyłożyć rower do ściany i powiesić go na tym pedale tak jakby miał ostatecznie już wisieć. A jak już to zrobicie, to dajcie jeszcze ze 2 cm. Tak na wszelki wypadek. Tutaj mamy, zobaczcie, w ten sposób poprowadzoną linię z prądem. Nie chciałem wiercić za wysoko, żeby się w nią nie wiercić. Dlatego jest powieszony tak nisko. Już tu kiedyś wisiał tak, na poprzednim uchwycie jakimś zalegro beznadziejnym, który się zgiął. No i tak musiałem go wymienić. Z czasem go zdjąłem, rower poszedł, sprzedał się, a teraz jest już nowy. No i musi ten wisieć na porządnym uchwycie. Dlatego w tym momencie wygląda to w ten sposób właśnie, jak wygląda. Zobaczcie, że jest nisko nad podłogą. I tu błąd, który zrobiłem, powoduje, że on nie do końca leży na tym pedale. Widzicie? On się trzyma pedałem w tym uchwycie, ale nie leży na samej tej blaszce, na tym uchwycie. No po prostu niestety tak wyszło, jak wyszło. Ale to nie jest problem, dlatego że jest nisko, to po pierwsze. Po drugie, gdyby siadał ostatecznie w uchwycie, to ciężko by było go wyciągać, bo trzeba było go za każdym razem trochę mocniej szarpnąć. Dlaczego? Dlatego że tu jest bardzo ciasno, zobaczcie, jest bardzo ciasno. Zobaczcie, jak tutaj jest. Tu on bez problemu się trzyma na tej metalowym, na pedale, na samym pedale się trzyma, a tutaj mamy tak. I on, na początku jak go założyłem, to wszedł mi idealnie w to dosłownie i ciężko mi było go wyrywać w ogóle z tej blachy. Dlatego ostatecznie nawet dobrze wyszło, nawet nie najgorzej, szczerze powiedziawszy. Bo po pierwsze, rower bez problemu łapię dwiema rękami i lekko tylko podnoszę, żeby tylko go podnieść z tych blach dolnych i w tym momencie on sobie ładnie wychodzi. A sam przypadkiem, nie wiem co musielibyście zrobić, musielibyście go kopnąć od dołu, żeby po prostu wyskoczył z tego uchwytu, więc miejcie to na uwadze, że trzeba zawsze dać, przymierzyć ładnie, a następnie dać jeszcze ze 2 cm w górę na wszelki wypadek, bo lepiej, żeby wisiał trochę za wysoko i wtedy sobie dopasujecie już na spokojnie stopy, niż gdyby było za nisko. Tutaj musiałem tak zrobić, dlatego że gdyby było za nisko, no to tamta opona po prostu dotykałaby już, w sensie ten uchwyt dotykałby tej listwy. Minusem troszeczkę
są moim zdaniem te pod spodem wiszące blachy. Dlatego, że powinien być do wyboru z tymi blachami na kaski czy na gogle, albo bez. Te niestety one są po prostu w standardzie. I to też powoduje, że troszeczkę optycznie Wam obniżają. Tutaj mi w ogóle to jest niepotrzebne, bo nic tu nie wieszam. To jest rower wiszący w salonie i kaski wiszą tam na uchwycie, a gogle są schowane albo wiszą na kasku. Mam kilka par gogli, reszta jest w szafce. Więc te uchwyty do końca moim zdaniem powinny być troszeczkę poprawione, albo powinny być dwie wersje z tymi uchwytami na kaski czy gogle, albo plecaki widziałem. Ludzie też często montują takie rzeczy najzwyczajniej w świecie w garażach, tak? No ale ja mieszkam w bloku, ja nie będę montował w garażu. Ja zamontowałem sobie w salonie. No a jak? No i teraz na koniec powiem Wam jeszcze tak. O, tutaj są naklejki, które montujecie sobie na tej stopce, na której się właśnie opiera pedał. W ten sposób jest miękko. Albo chyba tu? Nie, tutaj nie. Tutaj nie da rady. Tutaj trzeba ją po prostu nakleić ładnie. A tu są z tyłu jeszcze dwie takie, które za chwilę przykleję dokładnie tu, żeby pedał się mięciutko na nich opierał. Więc to jest fajna rzecz. Wcześniej ich nie było. W tamtym nie miałem czegoś takiego. No i co? Te dyble, jeśli macie ścianę z betonu od razu gołą, gdzieś tam w garażu czy z cegły, no to sobie wkręcicie to. Natomiast jeśli chodzi o ściany zbrojone i tak jak ja, gdzie mam tyle jeszcze najpierw tynku, zobaczcie, do tego pył się wysypało. Za chwilę będę musiał to pozamiatać, a potem jeszcze odkurzyć. To wtedy używacie dybli dziesiątek, takich jak Wam pokazałem. No i co? Rower wisi. Cały zabieg trwa mniej więcej pół godziny. Dobrze trzeba lekko przymierzyć i potem bez problemu macie to ogarnięte. Link wrzucam w opisie. Zamawiajcie, kupujcie. To jest jedyny słuszny uchwyt na rower ścienny. Ten już wisi 3 lata, a ten zaczyna dopiero wisieć. I tutaj jest jeszcze jakoś bardziej poprawiona w stosunku do tego poprzedniego, bo mamy te dodatkowe rzeczy. Aczkolwiek ten poprzedni, no zobaczcie, nieźle wyglądał. RTR Bikes. 150 zł ten, który ja kupiłem, kosztuje. Chyba tak. Więc nie są to jakieś mega pieniądze, a efekt jest, no cóż, powalający. A teraz idę na nich pojeździć. Pozdrawiam.